Jak dbać o swoją stomię po powrocie do domu? Rehabilitacja pooperacyjna pacjenta, u którego wykonaliśmy stomię, rozpoczyna się jeszcze przed zabiegiem operacyjnym. Niezwykle ważnym elementem tej rehabilitacji jest rozmowa z lekarzem, z pielęgniarką, którzy wyjaśniają pacjentowi, na czym będzie polegała operacja, uzasadnią potrzebę wykonania stomii. Jeżeli pacjent zrozumie, że stomia jest ceną, jaką będzie musiał zapłacić za swoje wyleczenie, to tak ustawiony proces rehabilitacji z reguły postępuje bardzo sprawnie i bardzo szybko. I teraz w tych pierwszych dniach po operacji oczywiście pacjent oswaja się ze stomią. Pielęgniarka nad tym czuwa, również ta relacja i empatia pielęgniarki jest tutaj bardzo ważna. I my uważamy, że bardzo ważnym takim momentem jest moment, jest dzień wyjścia pacjenta do domu. Bo to jest ten moment, kiedy pacjent zdaje sobie już sprawę, że on sam będzie musiał poradzić sobie z tą stomią. A więc pacjent, który wychodzi do domu po zabiegu operacyjnym, w kilka czy kilkanaście dni po operacji, powinien przede wszystkim już mieć taką świadomość, że ja sobie z tą stomią poradzę, będę wiedział, jak ta stomia powinna wyglądać, będę potrafił ją obserwować i przede wszystkim będę potrafił zmieniać sprawnie zaopatrzenie stomijne. Oczywiście niezwykle istotną informacją dla pacjenta jest to, że on nie jest pozostawiony sam sobie, że w każdej chwili może zadzwonić, porozumieć się z ośrodkiem stomijnym, z pielęgniarką, także zawsze adres ośrodka stomijnego musi być ta informacja przekazana pacjentowi. U nas w naszym oddziale jest taki dobry zwyczaj, że pielęgniarka w dzień, dwa dni po wypisaniu pacjenta ze stomią do domu dzwoni do tego pacjenta. Często pacjenci krępują się zadzwonić, może w każdym razie pielęgniarka jest w stałym kontakcie z pacjentem. Myślę, że to jest ważny element, zwłaszcza w czasie tych pierwszych kilkunastu dni, kiedy pacjent wraca do domu. Natomiast później już pacjent zostaje przekazany pod taki stały nadzór, opiekę i kontrolę w specjalistycznym ośrodku stomijnym. Jak powinna przebiegać prawidłowa rehabilitacja po operacji? I znowu tutaj odpowiadając na to pytanie, chcę podkreślić niezwykle istotną rolę pielęgniarki stomijnej zarówno przed zabiegiem operacyjnym, w tym bezpośrednim okresie pooperacyjnym, ale też i później, kiedy pacjent pozostaje pod kontrolą ośrodka stomijnego. To jest niezwykle ważne, ale nie tylko nadzór pielęgniarski, dlatego że często pacjenci wymagają jakiejś porady psychologicznej, ale też i nadzór chirurgiczny. Czyli ten nadzór chirurgiczny będzie dotyczył zarówno choroby zasadniczej, której dotyczyła operacja i wykonanie stomii. Najczęściej to dotyczy, chodzi o nowotwór i tak grubego, a więc ten nadzór onkologiczny, ale też i nadzór czy kontrolę nad pacjentem, kontrolowanie pod względem stomii w zakresie powstawania zarówno wczesnych, jak i późnych miejscowych powikłań stomii. To jest niezwykle ważna sprawa.